Zapraszam do obejrzenia prezentacji kandydatów na prezydenta Płocka. Każdy z nich otrzymał ten sam zestaw pytań. Na każdą z odpowiedzi było po 3 minuty, a na ostatnie pytanie, które było autoprezentacją, 2 minuty. Zapraszam serdecznie. Pytanie trzecie. Jakie pomysły z zakresu kultury i nauki mają Państwo na najbliższą kadencję? Z perspektywy nauczyciela akademickiego pozytywnie oceniam skalę oferowanych tutaj propozycji płockich naszych wszystkich uczelni. To w sumie już jest kilkadziesiąt kierunków, a jeszcze więcej specjalizacji. I te środowiska cały czas starają się nadążać za tymi zmianami, jak my określamy to, turbulentnego otoczenia gospodarczego i zawodowego. Ze swojej strony na pewno będę wzmacniał właśnie potrzeby akademickości i nauki w tym zakresie. Ale pochylając się też nad szkolnictwem średnim, należy dążyć do rozwoju tych kompetencji kształcenia zawodowego i nabywania przez uczniów umiejętności praktycznych. Jeśli odniosę się tutaj do zakresu kultury, jestem zdecydowanie za hasłem festiwalowy Płock, ale też w jego dynamicznej odsłonie, w rzeczywistej realizacji, to znaczy jako miasto żyjące różnymi wydarzeniami. Mogą to być nie tylko duże koncerty czy festiwale, ale też uzupełnione o widowiska plenerowe, festyny mające swoją lokalizację w różnych punktach naszej ciekawej, interesującej przestrzeni miejskiej. To może być zarówno wykorzystanie plaży, amfiteatru, nabrzeża Wiślanego na te wszystkie ciekawe propozycje rozbudowane tutaj o rzeczywiście jeszcze klimat miejski, czyli stary, nowy rynek czy Podolszyce. Uzupełniłbym tutaj moje spojrzenie na tą kulturę za takim chęcią powrotu lub odnowienia wielu płockich festiwali, które się nie odbywają, a cieszyły się ogromną popularnością. Również taką ponadlokalną, myślę tutaj o Regelandzie, Summer Fall Festival, ale też o takim rodzimym wytworze, sięgając do korzeni Festiwalu Muzyki Elektronicznej. On był pod formułą takiej nazwy Astigmatyk Płock, bym nazwał go obecnie. Ale można też mieć na uwadze nie tylko takie właśnie wyraźne wydarzenia, również te przedsięwzięcia niszowe, które, jeżeli zauważymy, mogą się mieścić w tej misji publicznej, znajdą moje też tutaj akceptacje. Festiwalowy Płock zatem może być odbierany jako bardzo barwny, taneczny, muzyczny, folkowy, też sięgający tożsamościowo, narodowo, ale może i też ostro progresywny, a może dotykający lekką nutą poezji czy liryki. A więc w naszym mieście możemy połączyć zarówno tą twórczość rodzimą, jak i te oferty, które zewnętrznie do nas docierają. Ale też jako włodarz tego miasta będę wspierał, pochylał się nad naszymi płockimi, utalentowanymi osobami, młodzieżą, dziećmi, które chcą się rozwijać i warto o takie osoby dbać i kreować. Zatem ten Płock kulturalno-naukowy jest bardzo bliski i wiem, jak sprawić, by właśnie był takim miastem, które się staje w naszej codzienności i w przyszłości. Szanowni Płocczanie, jest to absolutnie spójna odpowiedź z pytaniem pierwszym, ze względu na to, że moim takim jasnym priorytetem, myślę, że oczekiwanym przez mieszkańców Płocka od dekad, jest budowa Centrum Edukacji i Nauki, czy Centrum Nauki i Edukacji właśnie w Płocku, na potrzeby płocczan, ale i turystów. I to jest ten pomysł do realizacji. No, trudno nie wspomnieć o tym, że mamy doskonałe przyczółki w Płocku, które mogą razem z nami, czyli z samorządem miasta Płocka, budować te Centrum Nauki i Edukacji. Mam na myśli przecież Orlen, mam na myśli Politechnikę Warszawską, mam na myśli Akademię Mazowiecką. To jest raz. Ale szanowni Państwo, mam też świadomość i wielką nadzieję za tym płynącą, że po 15 października, kiedy to moi koledzy, koleżanki ze struktur politycznych również znajdują się chociażby w Ministerstwie Infrastruktury, w Ministerstwie Kultury, w Ministerstwie Nauki, będzie można zdobyć środki zewnętrzne, które będą mogły wiele wspomóc, jeżeli chodzi o tę naukę i kulturę. I powiem więcej. Proszę zwrócić uwagę, że tego typu centrum i tego typu narzędzia, które za tym idą, chociażby doświadczenia, pewne warsztaty, mogą zachęcić i zaszczepić w najmłodszych, niekoniecznie w tych, którzy chodzą do szkół średnich, ale w tych najmłodszych, nawet z przedszkola i podstawówki, pewne elementy, które mogą im towarzyszyć w przyszłości w kontekście ich edukacji i wyboru co do
późniejszych etapów życia, czyli mam na myśli oczywiście studiów, i na to stawiam. To jest dla mnie maksymalny priorytet, zarówno jako plan inwestycyjny do wykonania, ale również ten z poziomu oświaty, z poziomu nauki, żeby zaangażować najważniejsze instytucje płockie i zewnętrzne, żebyśmy tu mieli dumny, z czego będziemy bardzo, bardzo dumni, płocki taki ośrodek, który, jeszcze raz powtarzam, mógłby konkurować z Warszawą, z Trójmiastem i mógłby też pobudzić to nasze życie turystyczne wewnątrz miasta Płocka. Dziękuję bardzo. Zacznę może od nauki, bo w tym momencie realizujemy wspólnie z wyższymi uczelniami bardzo ważne projekty. Oczywiście mówiąc o nauce, dbamy przede wszystkim o edukację przedszkolną, później szkolną dzieciaków, młodzieży w naszych placówkach, zarówno przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich. Dbamy także o dzieci ze specjalnymi potrzebami. Tu akurat kwestia rozbudowy na przykład szkoły podstawowej numer 24 jest wyzwaniem, które już jest realizowane. Natomiast w przypadku współpracy ze szkołami wyższymi kluczem będzie Akademicki Płock i rzeczywiście utworzenie w Płocku Uniwersytetu. Dobra współpraca z Akademią Mazowiecką, z rektorem profesorem Słodkim, zaowocowała otworzeniem w Płocku medycyny. Przed nami kolejne wyzwanie, czyli prawo. To pozwoli kolejny krok wykonać do Akademickiego Płocka, do Uniwersytetu w Płocku. Podpisaliśmy porozumienie z wojewodą mazowieckim, a także z rektorem Maciejem Słodkim o przekazaniu budynku po Policji przy ulicy 1 Maja właśnie na potrzeby Akademii Mazowieckiej. Przed nami kolejne kroki, które wykonamy w najbliższej kadencji. Tyle jeśli chodzi o naukę. Kultura to oczywiście ludzie, którzy tę kulturę w Płocku tworzą. To instytucje kultury, począwszy od Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, przez Książnicę Płocką, Płocką Galerię Sztuki, chór Puelle Cantores Pocenses, kończąc na Orkiestrze Symfonicznej. Przede wszystkim trzeba stwarzać możliwości rozwoju tym instytucjom, które zaspokajają potrzeby kulturalne płocczan. W mijającej kadencji stworzyliśmy takie w większości z tych instytucji warunki. Przed nami budowa, o czym wspomniałem, sali koncertowej, która sprawi, że Orkiestra Symfoniczna i chór Puelle Cantores Pocenses będą mogły koncertować dla mieszkańców Płocka i całego regionu w nowoczesnej sali koncertowej, w której także będą mogły odbywać się inne wydarzenia kulturalne. A POKiS będzie oczywiście dalej współpracował z potencjalnymi instytucjami albo stowarzyszeniami, organizatorami innych wydarzeń kulturalnych, które w Płocku będą, sądzę, gościły w każdy weekend wakacyjny. W zakresie kultury chciałabym przywrócić festiwale w naszym mieście. Był Regeland, Disco nad Wisłą, Audio River i teraz nie ma tych kulturalnych wydarzeń. Mieszkańcy domagają się, aby to miasto znów ożyło, żeby to miasto naprawdę było miastem festiwalowym. Chciałabym również wykorzystać potencjał naszych płockich aktorów, nie czekać tylko od premiery do premiery, bo to są fantastyczni ludzie z wspaniałymi pomysłami i chciałabym naprawdę skorzystać z ich pomocy i zaprosić do współpracy. W zakresie szkolnictwa wyższego rozwój uczelni, inwestowanie w te uczelnie, dobre warunki mieszkania dla studentów, czyli remonty akademików, modernizacja wszystkich pustostanów, żeby zagospodarować na ten cel, stworzyć warunki do tego, aby studenci chcieli zostać w naszym mieście, założyć swoje rodziny, tu budować swoją karierę, tu po prostu być i tworzyć z nami społeczeństwo naszego miasta. Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby młodzi ludzie chcieli w naszym mieście naprawdę funkcjonować, tworzyć mosty pokoleniowe. Zależy mi bardzo na młodych ludziach. Kultura i nauka, tak jak zdrowie i rekreacja, łączą się ze sobą. Kultura, czyli uprawiać, usprawniać, upiększać, to jest słowo pochodzące z łaciny, z cholery. I kultura jako taka, ja jestem oczywiście zwolennikiem kultury klasycznej, nie uważam, że to, co dzisiaj się przedstawia jako element kultury, czyli antykulturę, w ogóle powinno być w jakikolwiek sposób wspierane w samorządzie. Dlatego kulturę
kulturę traktujemy jako coś bardzo istotnego i Płock ma tutaj wielki dorobek kulturowy. Otóż jesteśmy miastem, które jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jesteśmy 20 lat miastem starszym od Krakowa, 2 lata nawet starszym od Gniezna i ponad 20 lat od Kalisza, które są uważane przecież za miasta niejako założycielskie miasta Polski. Więc my tu mamy w Płocku niesamowitą tradycję spuścizny, mamy niesamowity potencjał historyczny do wykorzystania. Mamy tutaj królów, książąt mazowieckich, więc jest jak wykorzystać ten potencjał. Mało mówi się o bardzo znanych, a jednocześnie wielkich Polakach, którzy urodzili się w Płocku lub okolicach, na przykład Paweł Włodkowicz, ksiądz katolicki, teolog, prawnik, rektor Akademii Krakowskiej, dyplomata. Mało się o nim mówi w Płocku, co prawda mamy uczelnię nazwaną od jego imienia, no ale jednak wciąż wiedza o nim jest na stosunkowo niskim poziomie. My chcielibyśmy to zmienić i rozsławić Płoc tymi wspaniałymi ludźmi, którzy tutaj w okolicy lub zaraz za granicami Płocka się urodzili. I chcielibyśmy także to włączyć w nasz program. Jeśli chodzi o naukę, to też wiąże się z kwestią inwestycji. Jeżeli ściągamy jakąś inwestycję, która jest technologicznie zaawansowana, to automatycznie będą korzystać z tego także płockie uczelnie, zwłaszcza te, które mają kierunki techniczne w swojej ofercie. Kwestia geotermii, o której wcześniej wspominałem, czy kwestia budowy tak zwanej spalarni śmieci, chodzi o unieszkodliwianie odpadów, to są wszystko rzeczy, z którymi można wyjść do uczelni, na których uczelnie mogą również skorzystać, ponieważ wchodząc w kooperację z firmami, wchodząc w kooperację z tą technologią, którą byśmy tu ściągnęli, jednocześnie same by pozyskały pewną wiedzę, a być może w przyszłości otworzyły nowe kierunki, dzięki którym byśmy wzmacniali się nasz potencjał naukowy, nasz potencjał ekonomiczny, materialny, ekologiczny i nasz potencjał energetyczny. Dziękujemy za dzisiaj. Jutro ostatnia część. Autoprezentacja.